działkę na przykład i zostawiamy sobie tylko część wymiennikowni, próbujemy się tu dogadać wszyscy, budujemy sami, bądź z jakimś podmiotem, który wchodzi w jakieś partnerstwo z nami, wkłada pieniądze, część wymiennikowni, a ci skoro chcą budować biogazownię, proszę bardzo, budujcie, kupimy od was wszystko, całe ciepło, które sprzedacie z tej biogazowni. Za cenę możemy sobie ustalić, że dzisiaj za 40 zł za gigajoule kupimy i sprzedamy mieszkańcom za 41 zł. Teoretyzuję w tej chwili. Czyli jest pewne ryzyko. No ja wychodzę z założenia ciągłości władzy, nie tyle w sensie, powiedzmy, osobowym, proszę mi pozwolić skończyć. No powinniśmy dzisiaj podjąć decyzję, która będzie ważyła za, jeszcze w tej kadencji, która będzie ważyła na następną kadencję. Bo są dwie możliwości, tak jak pan Marian mówi. Albo skorzystamy z prawa pierwokupu i wtedy minimalizujemy ryzyko, że będziemy, że tak powiem, zagrożeni, powiedzmy, tym tematem cieplnym, brakiem ogrzewania, albo po prostu nie kupujemy i zdajemy się na podmiot, który albo rozpocznie budowę kotłowni, albo nie rozpocznie. Żadnych gwarancji w polskim prawie umowa władz sprzedaży nie może być umową warunkową. Także oni mogą zrobić to, o czym mówią, że wybudują biogazownię i zacznie od kotłowni socjalnej, bo budują swoją galerię, chcą się ogrzewać, chcą się rozwijać i tak dalej. Albo tego nie zrobią. No i to jest całe ryzyko. I dlatego no, będzie to trudna decyzja dla nas. Syndyk liczyłem, że ta decyzja będzie podejmowana przez nową radę. Z tej racji, że pierwotnie syndyk zakładał transakcję sprzedaży z końcem roku kalendarzowego, po to, żeby sam, bo jest ta zasada z uprawnieniami emisyjnymi, bo już o tym kilka razy mówiłem. Syndyk chce jeszcze zarobić na tej transakcji poprzez sprzedaż emisji, nadwyżek emisyjnych. I zakładał pierwotnie, że zrobi to. Najkorzystniej z punktu widzenia masy będzie sprzedać kotłownię 31 grudnia, czyli już nie będzie nowa rada, nowy wójt i on będzie miał z tego pieniądze. Teraz zmienił koncepcję, chce sprzedawać jeszcze w październiku, do 15 października będzie pierwszy akt notarialny, drugi będzie końcem października bądź w listopadzie, bo i tak sobie zastrzeże prawo do niesprzedawania części tych emisji, tak wyjdzie, że tak powiem, na swoje. Także prawdopodobnie decyzję co do prawa pierwokupu będziemy musieli podjąć jeszcze w tej radzie. Tak jest ta sytuacja dynamiczna. Rozmawialiśmy, proszę Państwa, z Amerykaninami, którzy chcieli budować tu biogazownię. Odstąpili już temat wymiennikowni nam. Godzili się na to, żeby gmina trzymała tam łapę na wymiennikowni. Nagle pojawia się inny podmiot, który jest zainteresowany zupełnie niezależnie od tamtych rozmów z firmą amerykańską, budową biogazowni i złożył ofertę i chce kupić już w tej chwili. Syndyk ma uchwałę Rady Wierzycieli i może sprzedać ją jutro kotłownię. Ja rozmawiam z syndykiem też w tym tonie, że my albo skorzystamy z tego prawa pierwokupu, zrobimy to w sposób łagodny, w sensie takim, że tylko po prostu formalnie z niego skorzystamy i kupimy, że tak powiem, przyjmiemy prawa do tej oczyszczalni, do tej kotłowni, płacąc te pieniądze, bądź będziemy szli w kierunku jakiegoś pewnego sporu. W sensie takim, żeby jeszcze udaremniać uchwałę Rady Wierzycieli, zmieniać jej treść pod hasłem zostawcie wymiennikowni, a sprzedajcie resztę działki. Nie wiem, czy to jest możliwe. Syndyka interesuje po prostu kasa. Jest to jeden z ostatnich elementów sprzedaży tego zakładu. Zostaje winiarnia, na którą też jakiś tam pomysł ma, zostaje kotłownia. Wszystkie wydziały zostały praktycznie posprzedawane w tej chwili. Także czy wejście w taki, powiedzmy, spór jest lepsze, czy no, muszę też to, że tak powiem, ocenić i rozważyć. Jeszcze w tej chwili z syndykiem rozmawiamy. Ja mam w ciągu dwóch dni roboczy złożyć do firmy Wikany jakby naszą koncepcję rozwoju tej sytuacji. Oni się do tej odniosą. I ja w tej koncepcji widzę jedno, że bo żadnych gwarancji naprawdę, wierzcie mi, że ktoś kupuje i mówi ładnie, że wybuduje kotłownię, takie gwarancje my, wierzę, po prostu nie możemy. On być może wybuduje, ale to jest czas i no, jest duże naprawdę ryzyko. I dlatego nasza koncepcja by się zbliżała do tego, co sobie tak ją w głowie układam. Zostawcie działkę, no bo sprzedajcie nam działkę wymiennikowni. My wam oddamy działkę większą po oczyszczaniu ścieków. No musimy ich czymś zachęcić, że tak powiem. Budujcie sobie tamtą biogazownię. My wam damy gwarancję, że kupimy na 15 lat, tak jak Pawlak na 20 czy tam ileś sprzedawał, kupował gaz, to my kupimy na 20 lat ciepło w cenie, powiedzmy takie jak URE dzisiaj stanowi, czyli średniej cenie
obowiązujący. I będziemy to ciepło tylko przerzucali jakąś tam marżą 5% i tyle. I wszyscy będą zadowoleni. Wy sprzedacie, macie pewnego odbiorcę ciepła. Bo naprawdę ten, jeszcze do tego wrócę, temat budowy, czy my o budowie biogazowni, ja rozmawiam z wieloma podmiotami tym zainteresowanymi, nie jest utopijną, co niektórzy uważają, dlatego że to jest to jedna z lepszych lokalizacji w Polsce pod względem finansowym, bo jest przede wszystkim odbiorca ciepła, co w wielu przypadkach biogazowni, budowy biogazowni, zwłaszcza rolniczych, no to ciepło jest, że tak powiem, utylizowane wprost do atmosfery. To jest odpad w procesie produkcji biogazu, jest to odpad, ciepło jest odpadem. Jeżeli ten odpad się uda, tak mówią znawcy, w 70% zagospodarować, to już jest to super inwestycja dla tego inwestora. On wybuduje za unijną kasę biogazu i będzie raz sprzedawał prąd. Wiecie, ile tu trzeba prądu na zakładzie w tej chwili? Ja wiem, bo ja jestem na etapie koncepcji rozdziału energii. Wiem, na jakie wnioski zużywa Naftona, ile ona potrzebuje, 2 MW prądu elektrycznego w tej chwili. Na miejscu jest odbiorca prądu i na miejscu jest odbiorca ciepła. Na miejscu jest wsad w postaci wytłoków zakładowych. Na miejscu jest wsad w postaci osadów ściekowych. Od 2013 roku koniec z podwalaniem osadów ściekowych gdzieś tam po rowach utylizacji. Trzeba to w sposób profesjonalny robić. Będziemy bulić wszyscy za osady ściekowe produkowane z oczyszczalni ścieków. Także ten problem trzeba rozwiązać. To jest kolejne wyzwanie, które nakłada na nas Unia Europejska. Także tu biogazownia prędzej czy później powstanie. Czy z zaangażowaniem gminy, czy z udziałem gminy, czy bez, to jest kwestia taka, jak my się w tej sytuacji, że tak powiem, znajdziemy. Mam wrażenie w tej chwili, że są duże obawy w rozmowach z syndykiem z IKAN-u, że my z tego prawa kierunku skorzystamy. Także nasze zabezpieczenia interesów formalnie istnieją, tylko to są pieniądze. To jest kolejny 1 400 000 zł. Taka jest wartość w tej chwili, która powróci w części takiej, że na przykład dopóki nie zmienią systemu uprawnień emisyjnych sprzedaży, to przez rok 11-12 mamy szansę te uprawnienia emisyjne sprzedawać. Te przyznane w tej chwili do zakładu. Możemy też to kotłownię zezłomować. Możemy z kimś wejść w udział w sprzedaży działki pod biogazownię i sami ją z kimś budować, bo my jej sami nie wybudujemy. To są kolejne miliony, trzeba kolejnego podmiotu tutaj na tym terenie, żeby z nami to realizował. No poza tym to jest mi przykro, że doczekaliśmy taki czas, gdzie wiele decyzji musimy podejmować. Dla mnie też nie jest komfort, się rozmawiać o spółce, odpowiadać na pytania, co będzie z kotłownią jutro. Uważam, że to, co robimy w tej chwili, ma jakiś sens. Decyzje są na pewno trudne, no ale nikt nie mówi, że będzie łatwo, mimo że jest tam powiedzmy czy koniec kadencji, czy niektórzy już może się nie czują tymi radnymi, bo to będzie się odbywało na przełomie powiedzmy tej trudnej dla nas jesieni, przez ten okres. I oby nas nie złapali z rozkroku takim, ja już tak sobie żartuję z syndykiem, że wygasa rada, powiedzmy 12 listopada, zostaje wójt do nowych wyborów, nim rada nowa i trzeba skorzystać z prawa pierwokupu na przykład. A może tak zrobią? Nie wiem, no. To jest biznes, to jest świat biznesu, proszę Państwa. My tutaj dbamy o swoje interesy, kupiliśmy oczyszczalnię, wodę, drogi przejmujemy na zakładzie, żeby nas nie zamknęli, a tutaj nas mogą, to są ogromne pieniądze. No. Z biogazu, z prądu, z osadów ściekowych. Spółka będzie płaciła jeszcze za to, że ktoś bierze osady ściekowe za 2 lata. Także to będzie tak wyglądało. Nie tak, że zarobi spółkę, tylko będzie jeszcze płaciła za to, że ktoś bierze. A jak przyjedzie z Warszawy, bo w ogóle w Polsce gospodarka osadowa leży w tej chwili. Nie ma koncepcji chyba, nie wiem kto ma koncepcję, czy Ministerstwo Ochrony Środowiska, czy gospodarki, czy infrastruktury, co zrobić z osadami. Coś tam się w Hajdowie przymierzają. Są to tylko technologie znane gdzieś na zachodzie, w Kanadzie. Ja miałem prezentację tej jednej technologii. Także to nie powstanie utylizacja osadów ściekowych w każdym przypadku, bo nas po prostu nie będzie stać. Wstanie jedna centralna w Hajdowie gdzieś tam powiedzmy. Trzeba będzie te osady ściekowe brać na jakiś tam zamknięty, żeby nie przez zakaz spożywczy przejechać przez Mileju, bo zaraz będzie obostrzeń ileś, będzie stała Generalna Inspekcja Drogowa i trzeba to będzie wywozić gdzieś tam do Hajdowa. No takie są w tej chwili czasy. Jeżeli sobie z tym poradzimy, będzie istniała ta biogazownia z jakimś tam naszym udziałem, zaangażowaniem, bo my sami tego nie wybudujemy za 15 milionów. No, to nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie
mieć tylu pieniędzy, ale próbujmy te interesy nasze, że tak powiem, zabezpieczyć, tak ile jest to możliwe. Tak jak mówiłem, część się udało zabezpieczyć, bo można różnie oceniać ten okres, ale upadłość tego zakładu, uważam, że tak rękę na pulsie trzymaliśmy. Został ten element kotłowniany w tej chwili, bardzo, bardzo ważny. Też musimy tutaj mieć instrumenty, być przygotowani, a jeden z tych instrumentów jest powołanie tej spółki. Tak sobie to wyobrażam. Tyle. Dziękujemy. Bardzo, panie ministrze, za przekonującą odpowiedź. Powiem szczerze, że ja osobiście, pan mnie nie musi przekonywać do tego, żeby to przedsiębiorstwo powstało, bo tak naprawdę nie mamy innego wyjścia. Dlatego nie wiem, czy pan przekonuje tutaj mieszkańców, czy radnych do tego, żeby podjęli taką uchwałę, ale proszę państwa, nie mamy po prostu wyjścia. Musimy to przedsiębiorstwo próbować. Jeżeli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową, tak, faktycznie, spółdzielnia mieszkaniowa dostała taką propozycję, proszę państwa, wiecie kiedy? Tydzień temu. Także jest to naprawdę bardzo krótki okres czasu do tego, żeby spółdzielnia mieszkaniowa mogła, że tak powiem, ustosunkować się do tego, czy ona ma to prowadzić zamiast tego przedsiębiorstwa, bo wydaje mi się, że to nie tak powinno wyglądać. Uważam, że lepszą formą niż to przedsiębiorstwo byłoby to, żeby ta spółdzielnia prowadziła tą działalność, czyli produkcji, sprzedaży ciepła pod warunkiem, jeżeli może, bo moja wiedza nie sięga tak daleko, nie wiem. No pan wójt twierdzi, że może, to dlatego lepiej by było, no ale nie stawia się, że tak powiem, tydzień temu spółdzielni mieszkaniowej przed takim faktem, że ona się dowiaduje, że mogłaby to prowadzić. No, panie Burmistrzu, ale, panie wójcie. Jest taka sama dyskusja, czy pana wypowiedź w kierunku takim, że na spółdzielni wiedzieli, że stawka wody będzie, cena taka będzie. No ja mam informować w tej chwili, no sezon grzewczy zbliża się, wiadomo kiedy się zbliża sezon grzewczy. Na litość boską, ja też decyzję podejmuję w ciągu bardzo krótkim czasie. Nie mam czasu tutaj na zastanawianie się. Ja nie będę szukał tak powiem spółdzielni mieszkaniowej, gdzieś tam i pytał, czy może wy to weźmiecie i tak dalej. No. Jutro mogą podpisać umowę, wejść w stronę umowy dzierżawy, mamy przygotowane umowy i tyle, tak to wygląda. Panie wójcie, jeżeli chodzi o czas, okres, wyjaśnijmy sobie jedną podstawową sprawę, proszę państwa. Na początku, w połowie lipca bodajże chyba było ważne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej. Ostatnia sesja była którego? 6 lipca. Czyli była jeszcze pod koniec czerwca. Było ważne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, było pod koniec czerwca, proszę państwa. I już tutaj z wstępnego mojego pytania, ponoć panie wójcie, pana mniemaniu Szyderczego, stwierdziłem, że z pana wypowiedzi wywnioskowałem to, że po 15 sierpnia gmina będzie zmierzała do utworzenia przedsiębiorstwa. Na co pan odpowiedział, że tak może się stać. No to wtedy już nawet ten okres tego lipca czy tego sierpnia był okresem do tego, żeby porozmawiać ze spółdzielnią mieszkaniową. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że no tak jak powiedziałem, nie mamy innego wyjścia jak w tej chwili, no chyba, że spółdzielnia mieszkaniowa raptem dojdzie do wniosku, że tak jest w stanie udźwignąć to, bo naprawdę nie jest to trudne, nie jest to łatwe zadanie. No ale póki co, z tego co zrozumiałem przed chwilą, na dzień dzisiejszy nie były prowadzone żadne rozmowy. Niewątpliwie powołanie tej spółki, tego przedsiębiorstwa komunalne, no niewątpliwie podniesie koszty. To ktoś musi zadać. Proszę, powiem tak ogólnie, mediów jakie są dostarczane, no jeżeli mówi się o tym, że odpady są deficytowe w tej chwili, no to trudno, żeby się stało niedeficytowe, jak to przyjmie przedsiębiorstwo. Druga sprawa. Ja zawsze zmierzam do tego, że w jakiś sposób staram się, panie wójcie, pana wypowiedzi korygować. Nie ku temu, żeby